Twain. Przygody Tomka Sevierra. Rozdział trzeci. Tomek stanął przed ciotką Poli. Siedziała przy otwartym oknie przytulonego, zacisznego pokoju, który był jednocześnie sypialną, jadalnią, bawialnią i czytelnią. Balsamiczny zapach lata, niczym niezmięcona cisza. Woń kwiatów, usypiające brzęczenie pszczół. Rozmarzyły starszą panią. Kiwałaś sennie nad robótką, a jedyny towarzysz ciotki kot drzemał na jej kolanach. Okulary przezornie odsunęła na siwe włosy. Była przekonana, że Tomek już dawno zdezorientował, więc zdziwiła się niepomiernie, gdy ujrzała go wkraczającego bez obawy w zasięg jej rąk. — Czy mogę teraz iść się bawić, ciociu? — zapytał grzecznie. — A ile zrobiłeś? — Wszystko, ciociu. — Nie kłam, Tomku. Wiesz, że tego nie znoszę. — Nie kłamie, ciociu. Wszystko zrobiłem. Ciotka nie bardzo wierzyła słowom Tomka. Wyszło więc, aby osobiście obejrzeć wynik jego pracy. Byłaby zadowolona, gdyby oświadczenie się siostrzeńca sprawdziło się choć w 1/5 części. To też zdumienie jej nie miało granic, kiedy zobaczyła cały parkan kilkakrotnie starannie pokryty białą farbą i to z taką gorliwością, że nawet na ziemi ciągnął się wzdłuż parkanu biały pas. Coś podobnego. No, trzeba przyznać, że potrafisz pracować, jeśli ci się tylko chce. Powiedziała w przypływie szczerego podziwu i natychmiast osłabiła komplement komentarzem. Niestety muszę stwierdzić, że bardzo rzadko ci się chce. No idź się bawić, ale proszę cię, żebyś wrócił do domu jeszcze w tym tygodniu, bo inaczej dostaniesz lanie. Była tak oszołomiona i olśniona blaskiem czynu Tomka, że zaprowadziła go do spiżarni, wybrała najładniejsze jabłko i wręczyła mu je, wygłaszając przy tym wzruszające kazanie o podwójnej słodyczy nagrody, którą zdobyło się uczciwą pracą. Właśnie, gdy skończyła swoją mowę z ręcznie dobraną sentencją z Pisma Świętego, Tomek za jej plecami świsnął kawałek placka. Wybiegając z domu, ujrzał Sida wchodzącego na piętro po zewnętrznych schodach. Glina była pod ręką, w powietrzu zaroiło się od kul. Świstały wokół uszu Sida niczym grady. Zanim ciotka Poli zdążyła zorientować się i nadbiec odsieczą, kilka kulek weszło już w bezpośredni kontakt z ciałem brata, a Tomek w ekspresowym tempie przeskoczył parkan i zniknął. Była tam wprawdzie furtka, ale nigdy nie miał czasu, żeby z niej skorzystać. Teraz dopiero doznał prawdziwej ulgi. Rachunek z Sidem za zwrócenie ciotce uwagi na czarną nitkę był wyrównany. Tomek okrążył szereg domów i wyszedł na tyły stajni ciotki. Poszedł więc w stronę rynku, gdzie zgodnie z umową sprawiedliwości pośpieszyły przyjacielskie armie chłopców, by stoczyć zażartą bitwę. Tomek był generałem jednej z nich, a jego serdeczny przyjaciel Joe Harper generałem drugiej. Obaj wielcy wodzowie nie zniżali się do osobistego udziału w walce. Od tego byli zwykli żołnierze. Siedzieli sobie razem na pagórku i kierowali operacjami wojennymi, wysyłając rozkazy przez adiutantów. Po długiej i zaciętej walce armia Tomka odniosła wspaniałe zwycięstwo. Potem nastąpiło podsumowanie starć wojennych, określenie liczby zabitych, wymiana jeńców, uzgodnienie przyczyn następnego konfliktu zbrojnego i ustalenie daty nieuniknionej bitwy. Wreszcie obie armie zgodnie odmaszerowały, a Tomek sam ruszył w drogę powrotną. Przechodząc koło domu, w którym mieszkał Jeff Thatcher, ujrzał w ogrodzie nieznajomą dziewczynkę. Słodką, błękitno-oką istotkę o jasnych włosach splecionych w dwa długie warkocze, ubraną w białą letnią sukienkę i haftowane ponczochy. Świeżo ukorowany zwycięstwem bohater
Poległ od razu bez jednego wystrzału. Pewna Amila Wrens w ogamgnieniu zniknęła z jego serca, nie zostawiając po sobie nawet najmniejszego wspomnienia. Dotąd zdawało się Tomkowi, że kocha ją do szaleństwa, że ją ubóstwia. Teraz przekonał się, że było to tylko przelotne, nic nieznaczące uczucie. Przez kilka długich miesięcy zabiegał o jej względy, a ona zaledwie przed tygodniem wyznała mu swoją miłość. Przez 7 dni był najszczęśliwszym i najdumniejszym chłopcem pod słońcem, ale w tej jednej chwili Amy ulotniła się z jego serca jak przypadkowy gość, którego czas wizyty już minął. Rzucał teraz nowemu aniołowi ukradkowe i rozmodlone spojrzenia, aż wreszcie spostrzegł, że i ona go zauważyła. Wówczas udał się, że nic nie wie o jej obecności i zaczął na wszystkie właściwe chłopcom głupkowate sposoby popisywać się, aby wprawić ją w podziw. Trwało to jakiś czas, gdy wreszcie wśród karkołomnych produkcji gimnastycznych zerknął ukradkiem w jej stronę, stwierdził z bólem serca, że anioł zamierza iść do domu. Podszedł więc do parkanu i oparł się o niego pogrążony w melancholijnym smutku. Miał słabą nadzieję, że dziewczynka zatrzyma się może choć na chwilę i rzeczywiście zanim zniknęła w schodach, w drzwiach, przystanęła na schodkach. Tomek westchnął boleściwie, gdy noga jego stanęła na progu, ale natychmiast twarz zajaśniała mu radością. Tuż przed wejściem do domu dziewczynka przerzuciła mu 100-krotkę przez parkan. Podbiegł do kwiatka, lecz o 2 kroki przed nim zatrzymał się gwałtownie, przysłonił oczy ręką i zaczął patrzeć w głąb ulicy. Jakby nagle zauważył to tam coś niezwykle ciekawego. Potem podniósł z ziemi słomkę i odchylając głowę w tył, w skupieniu balansował nią na nosie. W trakcie tych czynności nieznacznie przesuwał się do 100-krotki. Wreszcie nakrył ją bosą stopą, zręcznie podniósł palcami nogi i pognał ze swoim skarbem, znikając za zakrętem ulicy. Zniknął jednak tylko na małą chwilkę, jakiej potrzeba było do przypięcia kwiatka pod bluzą, aby znalazł się bezpośredniej bliskości serca, a może żołądka. Tomek nie był za dobry w anatomii. Wrócił pod parkan i popisywał się pod nim aż do nocy. Ale dziewczynka już się nie pokazała, choć Tomek pocieszał się, że stała gdzieś za firanką i widziała dowody jego gwałtownej miłości. Z głową pełną cudownych marzeń powlókł się wreszcie do domu, chociaż serce ciągnęło go w drugą stronę. Podczas kolacji był w tak podniosłym nastroju, że ciotka zastanawiała się, co znowu w niego wstąpiło. Dostał porządną burę za obrzucenie Sida gliną, ale ani trochę go to nie wzruszyło. Pod samym nosem ciotki próbował kraść cukier i w końcu dostał za to po łapach. Ciociu, czemu nie bierz Sida, kiedy robi to samo? Zapytał. Bo Sid nie dręczy człowieka tak jak ty. Gdybym tylko spuściła cię z oczu, zaraz wlazłbyś cały do cukierniczki. Po chwili ciotka wyszła do kuchni. Sid, pewny swojej nietykalności, a zarazem chcąc dokuczyć Tomkowi, sięgnął bezczelnie po cukierniczkę. Tego było stanowczo za wiele. Wtem cukierniczka wyślizgnęła się Sidowi z ręki, spadła na podłogę i stłukła się. Tomek był w niebo wzięty. Przygryzł język i nie powiedział ani słowa. Postanowił sobie w duchu, że będzie milczał nawet wtedy, gdy przyjdzie ciotka. Będzie milczał jak grób, aż ciotka sama zapyta, kto to zrobił. Wówczas dopiero powie i cóż, to będzie za wspaniałe przedstawienie widzieć, jak to chodząca doskonałość oberwie lanie. Serce jego było tak przepojone szczęściem, że ledwie mógł usiedzieć, gdy ciotka wróciła z kuchni, stojąc nad stłuczoną cukierniczką. Ciskała z ponad okularów pioruny gniewu.
Zaraz się zacznie, pomyślał. I w tej samej chwili leżał jak długi na ziemi. Groźna ręka podniosła się, by ponowić uderzenie, gdy Tomek zawołał. Za co mnie bijesz, ciociu? To Sid stuk cukierniczkę. Ciotka Poli zamarła, jakby piorun w nią strzelił. Tomek z satysfakcją oczekiwał teraz gorącego współczucia. Tymczasem ciotka, odzyskawszy mowę, powiedziała tylko: no, na darmo i tak nie dostałeś. Jestem pewna, że masz na sumieniu jakąś inną psotę ukrytą przede mną. Czuła straszliwe wyrzuty sumienia i z serca wyrywały jej się na usta jakieś ciepłe, pełne miłości słowa, ale zostałyby one odebrane jako przyznanie się do winy, a na to nie pozwalały względy wychowawcze. Nie powiedziała więc nic i ze zgryzotą w sercu poszła do swoich zajęć. Natąsany Tomek siedział w kącie i rozczulał się nad sobą. Wiedział, że ciotka w głębi serca błaga go na kolanach o przebaczenie i świadomość tego dawała mu uczciwe zadowolenie, ale postanowił być twardy, nie przebaczy ciotce i będzie udawał, że nie widzi jej chęci do pojednania. Z zamglonymi łzami oczu ciotki po chwili padało w jego stronę tęskne, pełne bólu spojrzenie. Lecz zawrzał się, aby nie rozumieć, co ono znaczy. Oczyma duszy widział już, jak leży na łóżku umierający. Ciotka pochyla się nad nim, błagając go o jedno słowo przebaczenia, ale on odwraca się od ściany i umiera w milczeniu. Ach, co się wtedy będzie działo w jej duszy? Potem wyobraził sobie, jak go przynoszą do domu wyciągniętego z rzeki nieżywego. Włosy mokre i zlepione, ręce zimne, lecz biedne. Udręczone serce nareszcie znalazło ukojenie. Ciotka rzuca się na niego szlocha i rozpacza. Błaga Boga, aby jej oddał ukochanego chłopca. Będzie wtedy przysięgać, że już nigdy nie skrzywdzi go, ani nie obrazi. Ale on leży bez ruchu, zimny i śmiertelnie blady. Biedny mały męczennik, którego cierpienia nareszcie się skończyły. Tak się przejął swoimi wymyślonymi nieszczęściami, że zaczął chlipać z żalu nad sobą. Niemal dusił się własnymi łzami, które nieprzerwanym potokiem płynęły mu z oczu i kapały z końca nosa. To roztkliwianie się nad swoją niedolą sprawiało mu taką przyjemność, że za nic w świecie nie dopuściłby, żeby jakakolwiek ziemska radość zmąciła tę błogą boleść. Jego tragiczne przeżycia były na to zbyt święte. Wszelkie pocieszenie byłoby w tej chwili niemyłym zgrzytem. To też gdy do pokoju wbiegła tanecznym krokiem kuzynka Mary, szczęśliwa, że po spędzeniu jednego tygodnia na wsi znowu jest w domu. Tomek wstał i okryty czarną chmurą smutku wyszedł jednymi drzwiami, a gdy ona drugimi wniosła śpiew i słońce. Z daleka omijał miejsca, gdzie bywali jego koledzy i szukał samotnych i ponurych zakątków, które odpowiadały jego nastrojowi. Skuciła go tratwa na rzece. Usiadł na jej krawędzi i wpatrywał się w posępną wodę. Gdyby tak można było utonąć za jednym zamachem, bez bólu, z pominięciem wszystkich niewygód, jakie natura wyznaczyła kandydatom na topielców. Nagle przypomniał sobie o kwiatku. Wyjął go, był pognieciony i zwiędły, co napoiło Tomka jeszcze rozkoszniejszą boleścią. Zadawał sobie pytanie, czy ona żałowałaby go, gdyby o wszystkim wiedziała. Czy płakałaby, czy chciałaby objąć go za szyję i pocieszyć, czy też może odwróciłaby się od niego i obojętnie jak ten cały obłudny świat. Te obrazy tak wyolbrzymiały jego rozkoszne cierpienie, że wciąż do nich powracał i oglądał ze wszystkich stron, aż od tego ciągłego oglądania zbladły i spowszechniały. Podniósł się więc ciężkim westchnieniem i poszedł w mrok.
Około godziny 10 wieczorem przechodził pustą ulicą obok domu, gdzie mieszkało jego nieznajome bóstwo. Przystanął na chwilę, nadstawił uszu, ale nic nie usłyszał. Na piętrze padał na firankę słaby blask świecy. Czy ten pokój był uświęcony jego obecnością? Przeskoczył przez parkan, przegrać się pomiędzy klombami i stanął przed oknem. Długo spoglądał na nie z uczuciem. Potem położył się na plecach i skrzyżował ręce na piersiach, trzymając w nich zwiędły kwiatek. Tak pragnął umrzeć, samotny, wygnany w daleki, zimny świat. Bezdomny, pozbawiony jednej przyjaznej ręki, która starałaby mu z czoła śmiertelny pot i kochającej twarzy, która pochyliłaby się nad nim ze współczuciem, kiedy nadejdzie wielka chwila konania. Tak też powinna go zobaczyć ona, gdy wyjdzie, aby popatrzeć na piękny poranek. Czy spadłaby wówczas w jej oczu choćby jedna łza na biedne, martwe zwłoki? Czy westchnęłaby i westchnęłaby choć na widok tego młodego, kwitnącego życia, tak przedwcześnie i brutalnie ściętego nielitościwą kosą śmierci? Okno na piętrze otworzyło się nagle i skrzykliwy głos służącej sprofanował świętą ciszę, a strumień zimnej wody oblał leżące na dole śmiertelnie szczątki niedoszłego męczennika. Bohater zerwał się krztusząc i otrząsając równocześnie z cichym przekleństwem. Rozległ się świst kamienia w powietrzu, potem słychać było brzdęk tłuczonej szyby. Jakaś mała, niewyraźna postać błyskawicznie przeskoczyła przez parkan i zniknęła w ciemności. Parę chwil później, kiedy Tomek, rozebrany do spania, oglądał w świetle łołówki przemoczone ubranie, obudził się Sid. Miał straszną ochotę skomentować wygląd brata, ale ugryzł się w język. Tomkowi niedobrze patrzyło z oczu. Tomek wlazł do łóżka, nie zadając sobie trudu zmówienia pacierza, a Sid skrupulatnie zanotował sobie ten grzech w pamięci.